Dzięki wsparciu moich patronów mogłem pozwolić sobie na zakup książki pod tytułem Znaki tamtego świata w zjawiskach spirytyzmu. Autorem jest ksiądz Jerzy Żamejc. Książka została wydana w 1946 roku, więc sam z własnego budżetu ciężko by mi było sobie na taką książkę pozwolić. To znaczy, był to niemały wydatek, także moim drogim patronom bardzo dziękuję. Jako że kupiłem tę książkę przede wszystkim po to, aby uczynić z niej użytek właśnie tutaj na moim kanale YouTube, postanowiłem fragmentami tej książki z Wami się podzielić. Już po przeczytaniu wstępu książki moglibyśmy sobie zażartować, że ksiądz Żamejc polubiłby się z Alanem Kardekiem, ponieważ ksiądz ten wykorzystuje spirytyzm na korzyść katolicyzmu. Alan Kardek zarzucał duchownym, że posiadając tak wspaniałe narzędzie, jakim jest właśnie spirytyzm, nie potrafią tego narzędzia wykorzystać na swoją korzyść, a wręcz atakują to narzędzie, atakują spirytystów, zarzucając im kontakty z demonami. A tutaj mamy nagle księdza Żamejca, który już od pierwszej strony swojej książki twierdzi, że skoro duchy kontaktują się z ludźmi, to znaczy, że to jest jasny dowód na istnienie życia pozagrobowego, a nawet podaje, że duch w wyjątkowych sytuacjach zezwala na kontakt z ludźmi, na kontakt tych duchów czyśćcowych. Nie robi tego często, ponieważ wychodzi z założenia, że ludzie posiadają Kościół katolicki i Biblię, aby te dwie rzeczy wyznaczały ludziom drogę, którą powinni podążać, więc te duchy po prostu przychodzą tylko w wyjątkowych przypadkach. No ale my, spirytyści, wiemy, że te wyjątkowe przypadki są częstsze niż to się wydaje, ponieważ te duchy, które do nas przychodzą, to nie zawsze są te istoty, które katolicy nazywają demonami. I ksiądz Żamejc właśnie w tej książce, o której teraz mam przyjemność Wam opowiedzieć, tak właśnie ten temat przedstawia. Uczony niemiecki Zellner oraz inni mężowie nauki stwierdzili wiele wypadków tajemniczego pisma. Pisma te zjawiały się na tabliczce położonej w oddali od uczestników i medium. Takie pisma ukazywały się w sposób tajemniczy od środka na tabliczkach związanych ze sobą i opieczętowanych, albo w zamkniętych i opieczętowanych skrzynkach. Jest w tej książce kilka fajnych historii, które po prostu opowiem. Pierwsza z nich opowiada o tym, że czterech starszych, inteligentnych panów spotkało się na seansie spirytystycznym, który sobie zorganizowali, trzymali się za ręce i próbowali tam wywołać jakiś efekt. Nagle fotel, który znajdował się w pomieszczeniu, uniósł się, zaczął lewitować i krążyć nad ich głową. Oni oczywiście przestraszyli się, ponieważ nie wiedzieli, co się dzieje. Chcieli z jednej strony przerwać ten krąg tych zamkniętych dłoni, ale z drugiej strony wzajemnie do siebie nawoływali, żeby nie przerywać, nie przerywać, nie przerywać. I ten fotel zaczął, wirując nad ich głowami, spadać, opadać powoli na stół, przy którym siedzieli. Oni wytrwali w odwadze. I fotel ten wylądował na stole w ten sposób, że nogi fotela umiejscowiły się pomiędzy rękami tych czterech panów, nie robiąc nikomu krzywdy. Pewnego razu cesarz Napoleon III, cesarzowa Eugenia i książę Montebello siedzieli ze spirytystą Holm, szeroko znanym jako medium. Na stole były przygotowane papier, pióro i atrament. Oto nagle ukazuje się tajemnicza ręka, bierze pióro, zamacza w atramencie i pisze wyraz Napoleon. Charakter pisma był bardzo podobny do charakteru pisma Napoleona I. Daniel Douglas Holm, znane brytyjskie medium, które potrafiło lewitować i wykazało to wielokrotnie na seansach w Londynie i w Paryżu, w trakcie lewitacji zaznaczało na suficie ołówkiem różne znaki, żeby przekonać wszystkich, że nie są ofiarami złudzenia. I te znaczki oczywiście po seansie pozostawały na tym suficie, a w trakcie lewitacji ludzie przechodzili pod jego nogami. Protokoły i podpisy świadków stwierdzają to wszystko. Na seansach z medium Politim uczestnicy otrzymywali w sposób tajemniczy rozmaite przedmioty. Aporty te doglądał i prawdziwość ich poręcza profesor mój Angelo Zacchi, Włoch, w książce swej
spirytyzm i życie pozagrobowe. Między innymi najciekawsze były dzwonek, wachlarz z kości słoniowej i obraz Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem. Wachlarz na skrzydłach ma misternie wyrzeźbione kwiaty i zwierzęta. Obraz jest prawdziwe dzieło sztuki rysunkowej. Obliczkę Matki Najświętszej nadzwyczajnie miłe, a na obrazie widnieje napis Mater Amabilis, co znaczy po polsku Matka Najmilsza. Zdarza się, że na seansach spirytystycznych istota bezcielesna dowodzi swojej obecności odpowiedziami w językach obcych albo odpowiedziami danymi pismem i literami odwróconymi, które można odczytać łatwo tylko w lustrze. Medium Eusapia Paladino, władająca tylko jednym językiem włoskim i to tylko w narzeczu swojej prowincji, podczas seansów zdradzała znajomość innych języków europejskich. W miesięczniku Misje Katolickie został opublikowany artykuł, w którym opisano sytuację, gdzie misjonarz katolicki został odwiedzony przez indyjskiego fakira, który to zapewniał, że jest w stanie doprowadzać do różnych dziwnych zjawisk. Misjonarz oczywiście nie wierzył, ale pomyślał sobie, a co, Anusz Widelec, spróbujemy, zobaczymy. I powiedział do fakira: panie fakir, jeżeli pan rzeczywiście mówi prawdę, to może by pan sprowadził z sąsiedniej misji mój parasol, który po prostu zapomniałem miesiąc temu. I jak pan to zrobi, to pan uwierzy. No i nagle fakir wpadł w jakiś trans, zaczął się tam obracać, lewitować, zresztą jakieś dziwne rzeczy się działy. I po chwili przez okno do misji, do tego pomieszczenia, w którym oni się znajdowali, wpadł parasol. Właśnie ten parasol, który misjonarz zapomniał gdzieś tam u sąsiadu jakiś czas wcześniej. Po kilku minutach fakir po prostu wybudził się z tego transu, wziął ten parasol i przekazał misjonarzowi. W ilustrowanym Kurierze Codziennym z dnia 10 października 1929 roku znany badacz zjawisk dziwnych pan Szmurło przytacza bardzo ciekawy i pouczający komunikat z tamtego świata pod tytułem Prośba z zagrobu. Rzadki komunikat mogący wytrącić z równowagi największego sceptyka przytoczył niedawno na odczycie zamieszczonym następnie w Bulletin de la Société d'études psychiques de Nancy znany i poważany spirytysta francuski pan Melusson, którego przed 4 laty poznałem osobiście na kongresie w Paryżu. Na jednym z seansów przyjawił się zmarły żołnierz nazwiskiem Jeunin. Zamieszkały za życia, jak się potem okazało, w Lyonie. Na zapytanie obecnych, czego pragnie i czy nie można mu w czymś dopomóc, odpowiedział za pośrednictwem medium: owszem, zostałem zabity podczas wojny, a obecnie przychodzę do was z powodu mej biednej żony. Za wszelką cenę należy ją powstrzymać od samobójstwa z nędzy i zgryzot. Miałem 300 franków oszczędności, których w żaden sposób nie można teraz znaleźć. Ja tylko bowiem jeden wiem, gdzie są ukryte. Byłem rzemieślnikiem i w podwójnym dnie lampy zalutowałem na czarną godzinę 3 banknoty po 100 franków. Jestem przekonany, że nikt o tym nie wie. Dotychczas udało mi się jakoś zapobiec sprzedaży owej lampy. Odszukano wdowę Jeunin pod wskazanym przez nieboszczyka adresem. Po śmierci męża wpadła ona w nędzę i powoli zmuszona była spieniężyć cały swój dobytek, z wyjątkiem tylko stołu i lampy. Jak się okazało z rozmowy, istotnie myśl o samobójstwie coraz częściej ją napastowała. Wyjaśniono jej cel przybycia i z trudnością przekonano, żeby pozwoliła posłać po pobliskiego blacharza i odlutować podwójne dno lampy, gdzie znaleziono 3 nietknięte asygnaty 100-frankowe, o istnieniu tam których nikomu nawet się nie śniło. Ksiądz Żamejc opisuje tutaj także seanse spirytystyczne z udziałem duchów, które były, że tak powiem, topione w parafinie i następnie uzyskiwano gipsowe odlewy. Fajnie, że ten temat tutaj się pojawił, ponieważ pada też nazwisko Geleja, który zajmował się tego rodzaju badaniami i który powiedział, że na takich seansach oczywiście nie zawsze pojawiają się w pełni zmaterializowane postacie. Najczęściej są to pojedyncze kończyny, bądź nawet tylko głowa ducha, można by się przerazić. W każdym razie ci spirytystyczni naukowcy mogli na spokojnie przebadać te ukazujące się kończyny,
i stwierdzali, że ta imitacja jest wręcz, imitacja ludzkiego ciała jest wręcz idealna, czyli mogli oni badać układ kostny, tkanki miękkie i tego typu rzeczy. Ja zrobiłem kiedyś troszeczkę taki zabawny odcinek na ten temat, więc zapraszam do oglądania. W końcu tego krótkiego opisu zjawisk spirytystycznych zwróćmy uwagę na ukazywanie się całych postaci ludzkich. Na seansach z mediami ukazują się postacie żywych ludzi. Mężowie nauki jak Crookes, Nozick, Risze, Ochorowicz i wielu innych oglądają te zjawy, ważą je, badają ich układ kości, oddech i obieg krwi, rozmawiają z nimi i fotografują. Dla mocniejszego przekonania się o prawdziwości tych zjawisk i na pamiątkę ucinają kawałki tajemniczych ubrań i loki włosów. Te dziwne postacie ludzkie ukazują się w sposób tajemniczy w zamkniętym pokoju i tak samo znikają. Ukazują się, chodzą po pokoju, a czasem chodzą pod rękę z uczestnikami seansów, kiedy medium dla kontroli jest związane powzorami i przylakowane sznurkami i włosami do ściany, albo zamknięte w drucianej klatce. Zjawiają się postacie mężczyzn i kobiet, i to bez względu, czy medium jest kobietą, czy mężczyzną. Ukazują się te postacie ludzkie przeważnie wtedy, kiedy medium śpi. Zdarzają się jednak wypadki i takie, że ukazują się te zjawy jeszcze przed rozpoczęciem seansu, gdy uczestnicy seansu nie zdążyli usiąść. I teraz przeskakuję na sam koniec książki, gdzie autor napisał takie krótkie podsumowanie i myślę, że to podsumowanie również spodobałoby się Alanowi, ponieważ ksiądz Jameis napisał, że nie wolno wywoływać duchów, nie wolno brać udziału w seansach spirytystycznych, jeżeli nie mają one na celu prowadzenia badań naukowych, więc nie wolno bawić się tymi sprawami. I z tego też wynika, że wówczas było to oficjalne stanowisko Kościoła. Ale żeby nie było wątpliwości, to po prostu przeczytam. Nie wolno zaś dlatego brać udziału w seansach, że Pismo Święte Starego Testamentu uważa takie praktyki za rzecz niedobrą i naganną, zakłócającą spokój umarłych, a kongregacja Officium Kościoła Rzymskokatolickiego dekretem z dnia 17 kwietnia 1917 roku zabrania urządzania seansów spirytystycznych i uczestniczenia w nich w celach nienaukowych. No cóż, nie ma w tej 40-kilkustronicowej broszurze niczego, czego my dzisiaj byśmy nie wiedzieli. No ale trzeba przyznać, że ta broszura to jest tak jakby początek nowej ery spirytyzmu polskiego po wojnie, gdzie wiemy, dwudziestolecie międzywojenne było bardzo bogate w różnego rodzaju zjawiska spirytystyczne, bogate w aktywność spirytystów, bardziej powinienem powiedzieć. W okresie wojny oczywiście wszystko się przerwało, ucichło. No i tutaj w 1946 roku została wydana ta broszura napisana przez księdza, co jest też takim ewenementem. Chociaż tutaj współcześnie mieliśmy księdza François Bruyn, który już niestety nie żyje i który również parał się spirytyzmem. W każdym razie no ja traktuję tę broszurkę jako ciekawostkę. Fajnie, fajnie, że mogłem ją kupić. Jeszcze raz powtarzam, dzięki wsparciu patronów, no bo sam, że tak powiem, samemu troszeczkę byłoby mi ciężko właśnie wydać pieniądze na taki stary egzemplarz, który, jak już wspomniałem i w tym momencie się powtarzam, no tak naprawdę nie wnosi niczego nowego, ponieważ od tamtej pory, kiedy ta książka została wydana, i tak w świecie spirytystycznym, w tym świadku spirytystycznym zdarzyło się bardzo wiele i jesteśmy znacznie mądrzejsi, że tak powiem, dzisiaj niż w tamtych czasach, przynajmniej jeśli chodzi o wiedzę spirytystyczną. Zachęcam do subskrybowania konta i zezwalam na powielenie materiału wideo oraz jego publikację w całości na innym kanale.